Spotykamy się w kolejnym punkcie naszej wirtualnej, duchowej pielgrzymki służby liturgicznej do Paradyża. Była już modlitwa, była katecheza, mamy także rozstrzygnięty nasz konkurs liturgiczny. I teraz można powiedzieć taka wisienka na torcie, czyli spotkanie z pasterzem naszej diecezji, księdzem biskupem Tadeuszem Lityńskim, już nie w samym Paradyżu, ale w miejscu, gdzie ksiądz biskup na co dzień pracuje. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Księże biskupie, zacznę od tego, że jako młody chłopak też ksiądz biskup należał do służby liturgicznej. Proszę powiedzieć, gdzie to było, jak się zaczęło, jakie wspomnienia ma ksiądz biskup z tamtego czasu? Zaczęło się, tak myślę, jak w większości, czyli przynależałem do tej grupy chłopców, którzy po pierwszej Komunii Świętej, tylko nie w moim przypadku przez księdza proboszcza czy tam wikariusza, ale przez starszego kolegę. I to tym się dzieliłem wielokrotnie w różnych wspólnotach parafialnych, pokazując, że do tego ministranckiego powołania zostałem trochę przymuszony, ale dzisiaj odbieram to jako błogosławioną winę tego mojego starszego kolegi, mojego sąsiada, który w tygodniu przed wieczorną mszą świętą chwycił mnie po prostu za mocno za ramię i ciągnął przez świątynię do zakrystii. Ile się miał wtedy lat? Miałem w ten czas, to było 10 lat. 10 lat. I to była parafia Ługi. Parafia Ługi, ale miejscowość Sucha, która dzisiaj jest włączona. Jakieś takie szczególne wydarzenie, które może ksiądz biskup zapamiętał z tego bycia ministrantem czy lektorem? To wiele i to czasami nie były pochlebne sytuacje, bo zbieraliśmy nieraz gorzkie uwagi od naszych księży proboszczów, którzy w tym czasie byli. Ale w nawiązaniu do pielgrzymki, to przypominam sobie z lat 70. taką pielgrzymkę, która dzisiaj w ogóle byłaby niemożliwa, bo zwykłym samochodem dostawczym marki Żuk pod Plandeką na zwykłych deskach siedziało nas kilkunastu i jechaliśmy z pielgrzymką do Rokitna. A więc ponad te 80 kilometrów tutaj spod Zielonej Góry, żeby tam uczestniczyć w tym wydarzeniu pielgrzymkowym w Rokitnie. I do dzisiaj zapamiętałem właśnie tę atmosferę tego wędrowania, czy tego pielgrzymowania w takich okolicznościach, które dzisiaj są w ogóle z punktu widzenia bezpieczeństwa nie do pomyślenia. Właśnie, fajne czasy. Ale żeśmy w takim klimacie też wyrastali. Dobrze. Dzisiaj jest dzień, w którym miała się odbyć tradycyjna pielgrzymka służby liturgicznej do Paradyża. Mieliśmy się tam wszyscy spotkać. Ksiądz biskup też zawsze na tej pielgrzymce jest obecny. Proszę powiedzieć, czym dla księdza biskupa jest to spotkanie ministrantów i lektorów z całej diecezji? Trudno sobie wyobrazić życia diecezji bez duszpasterzy. I myślę, że podobnie jest to bardzo wielką trudnością wyobrazić sobie życia Kościoła Zielonogórsko-Gorzowskiego bez służby liturgicznej ołtarza. Ale oczywiście w dzień taki powszedni, dzień świąteczny, każda wspólnota parafialna ma swoje zespoły liturgiczne, ministranckie, lektorskie. I dobrze jest, że jest taki dzień, jest taki czas, w którym ministranci, lektorzy mogą się spotkać w formie i z jednej strony zabawy, rywalizacji sportowej, jakiejś także rywalizacji wiedzy liturgicznej, ale przede wszystkim na wspólną modlitwę, bo to pokazuje tę ogromną przestrzeń także obecności starszych i młodszych i możemy się zobaczyć w tej wielkiej rodzinie, że jest nas tak wielu, chociaż mam świadomość, że na tę pielgrzymkę przyjeżdża tylko część właśnie tych, którzy codziennie bądź właśnie w niedzielę, w święta posługują i ta posługa jest bardzo cenna i tu w tym miejscu chcę bardzo serdecznie wszystkim ministrantom podziękować, bo bez nich ta liturgia byłaby bardzo uboga, byłaby, można nieraz powiedzieć, w katastrofalnym stanie, gdyby tylko
duszpasterz mógł być zdany na siebie, a to właśnie te wszystkie czynności są spełniane z taką miłością, dlatego jest to bardzo cenne. Miejmy nadzieję, że za rok uda nam się tam spotkać. Uprzedził ksiądz biskup trochę moje następne pytanie, bo właśnie chciałem się zapytać o to, jak z perspektywy właśnie księdza biskupa, czym dla księdza biskupa właśnie jest ta obecność ministrantów i lektorów w parafiach? Z jednej strony to liturgia, a więc to życie modlitwy Kościoła, życie sakramentalne, które jest właśnie celebrowane przy obecności i to aktywnej obecności ministranta. A więc jest to bardzo ważne zadanie. To jest misja Jezusa Chrystusa, która nie jest tylko pełniona przez posługę kapłana, ale ministranci też mają swój udział także w głoszeniu Ewangelii, także w sprawowaniu sakramentów, bo oni w tym uczestniczą. Ta biała szata, czy to kombrza, czy alba, ale bliskość, bo przecież są, zauważmy, w prezbiterium. Te czynności podkreślają też wielki szacunek, bo nikt nie, chociaż zdarzają się lapsusy i różne sytuacje czasami takie niespodziewane, ale z wielkim szacunkiem właśnie też przychodzą z tą posługą. Dlatego to jest pierwsza rzecz, to jest ta modlitwa, liturgia, posługa, liturgia. Druga to przecież życie parafii, to także wiele wydarzeń paraliturgicznych, które są w ciągu roku, gdzie wydarzeń i tych takich kulturalnych, i sportowych, i prac porządkowych, budowlanych, remontowych. Też to pamiętam. I też ja osobiście też pamiętam z tamtego czasu pomoc mojemu proboszczowi w remoncie chociażby plebanii. To sobie przyjmowałem jako także pewną zasługę taką małą do życia parafii, że mogłem z tym młotkiem stać przy ścianie i skuwać tynk na przykład, czy tam wywozić taczką gruz. To też było bardzo ważne. I dzisiaj życie parafii bez takiej pomocy służby liturgicznej tych, którzy należą, byłoby też bardzo zubożone. Po drugie, po trzecie, to jeszcze są te różne wydarzenia w tym lokalnym środowisku, gdzie też często ministranci biorą w tym udział, dają świadectwo. A więc ludzie identyfikują ministranta czy lektora z konkretnym środowiskiem parafialnym. I to jest też bardzo ważne, że my poprzez nawet tę postawę w czasie zabawy, w czasie wydarzeń sportowych, w czasie jakichś tam spotkań w szerszym gronie, jesteśmy identyfikowani też z parafią, a więc z wartością Ewangelii, z osobą Jezusa Chrystusa, co też ma kolosalne znaczenie dzisiaj. Teraz mamy taki szczególny czas. Wiele jest ograniczeń związanych też z uczestnictwem we mszy świętej w nabożeństwach. Najpierw było to 50 osób, potem 5, teraz mamy jedną osobę na 15 metrów kwadratowych. Te ograniczenia dotknęły także służbę liturgiczną. Wielu naszych chłopaków w diecezji nie może od jakiegoś czasu podjąć tej służby w kościele. Czy nie ma ksiądz biskup obawy, że jakaś część młodych ludzi zrezygnuje z tej służby i nie wróci po ustaniu tych obostrzeń, tej pandemii? Pewnie jakieś przypadki mogą się pojawić, bo następuje troszeczkę takie oziębienie tej osobistej aktywności, udziału osobistego, takiego zaangażowania. Jednak z tego, co tak słyszę z rozmów z niektórymi księżmi i także ze świeckimi, że jest jakiś głód też się teraz pojawił, głód spotkania ze Słowem Bożym, ale też jesteśmy ludźmi, a więc jesteśmy osobami o charakterze społecznym. Więc sama izolacja, czy samo korzystanie z komputera, smartfona, to nie zaspokoi dla naszego rozwoju, dla naszego po prostu człowieczeństwa. Jest potrzebne bycie w relacji z innymi. I myślę, że ministrantura, czy środowisko liturgiczne jest takim naturalnym środowiskiem dla przecież tysięcy młodych ludzi wzrastania w wierze,
ale także tego koleżeństwa, przyjaźni, także różnej zabawy, czasami wygłupów takich, które są bardziej czy mniej śmieszne, czy tutaj nawet nieraz o takim akcencie bardzo dramatycznym, ale to cementuje i to wiąże, to jakoś też kształtuje nas. I myślę, że prawdziwe dochodzenie do dojrzałości ludzkiej, jako młodego człowieka, później jako mężczyzny, ono potrzebuje takiego środowiska koleżeńskiego, które będzie wsparciem i oparciem. Dlatego myślę, że to jest nadzieja na to, że nie uciekniemy, a co więcej, dzisiaj te różne inicjatywy kontaktu, podtrzymywania więzi, bo poprzez różnego rodzaju formy internetowego, telefonicznego spotkania, to jednak te więzi są w dalszym ciągu podtrzymywane. No właśnie, i tak już na sam koniec. Prosiłbym księdza biskupa o jakieś takie słowo od serca do wszystkich ministrantów, lektorów naszej diecezji. Drodzy ministranci, drodzy lektorzy, jak to powiedział mi kapelan naczelny Wojska Polskiego, biskup Józef Guzdek, 2 miesiące temu, jesteśmy na wojnie. Tak, to nie są żarty. Przez Polskę, przez Europę, przez świat właśnie przebiega ta linia szczególnego zagrożenia i w sytuacjach ekstremalnych, w sytuacjach kryzysowych ujawnia się także prawdziwe oblicze człowieka. Ile jest w nim dobra, ile jest w nim lęku, ile jest w nim strachu, ile jest w nim wierności. I chciałbym tutaj Wam podziękować za to, że pomimo tego niełatwego czasu jesteście wierni Chrystusowi na modlitwie osobistej i o tę modlitwę chcę Was też bardzo serdecznie prosić. Również w tym wymiarze uczestnictwa w katechezie online dzisiaj, że też jesteście tymi, którzy dadzą się odszukać, dadzą się skontaktować z swoimi katechetami. I o to Was też proszę. I po trzecie, w tym wymiarze także osobistego uczestnictwa w liturgii, jeżeli jest to możliwe, serdecznie Was o to proszę. Czy to będzie z jednej strony liturgia telewizyjna, to też jest pewien wymiar naszego wyciszenia, ale też spotkania z Bogiem, czy też bezpośredniego zaangażowania w liturgię w naszej parafii. I dobrze, jeśli również te więzi ministranckie, lektorskie są podtrzymywane i jeżeli będziemy brali udział w różnych przygotowanych dla nas, także przez duszpasterstwo, przez lokalnych duszpasterzy zadaniach, abyśmy z tego skorzystali. Nadzieja, która nam towarzyszy, ona podpowiada nam, że to się musi kiedyś skończyć. I tak jak jest piątek, a po piątku jest sobota i o tym wiemy. Tak jak jest sobota, a po niej jest niedziela, jesteśmy o tym przekonani. Tak sądzę również, że jesteśmy wszyscy przekonani, że również ten czas się skończy i będziemy w tej sytuacji ubogaceni również tym doświadczeniem, ale proszę również o to, aby więcej dobra, życzliwości, tej troski wobec siebie nawzajem, abyśmy mogli adresować, a to możemy uczynić poprzez dar modlitwy. I niech święty Dominik Savio, który był dla mnie jeszcze w okresie mojej młodości takim przykładem, on miał dość długą drogę do kościoła, ale pokonywał regularnie. I myślę, że to jest taki też czas, kiedy teraz jesteśmy na etapie dość takiego długiego okresu naszego dojścia do naszej świątyni. Może inna to jest ta droga, ale musimy ją pokonać i tego właśnie życzę z całego serca, wzrastania w świętości na co dzień. Szczęść Boże. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę, za to słowo księdza biskupa i jeszcze na koniec prosimy o błogosławieństwo dla całej służby liturgicznej. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.